Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek ze Speedruna. Gram na 10 minut. Moim celem jest dojście do 2400. Mamy ranking 539. No i jedziemy. Będziemy tutaj grać, komentować. Zobaczymy, jak przeciwnicy sobie tutaj na tym poziomie radzą. 566. E6. Obrona francuska, jakby to miało być inaczej. Posunięcie C6 myślę, że już nie jest najlepsze. Jeżeli chcemy grać francuską, to od razu trzeba grać D5. Tutaj wyprowadzimy sobie szybko figurę. Nie ma sensu tutaj kombinować. Taki ruch oczywiście może nastąpić. Teraz to zdecydowanie zostawię. Nie będę prostował pionków przeciwnikowi. No i skoczek F3. Naturalne ruchy należy wykonywać według mnie. Goniec G5, zrobimy związanie, bo jeżeli będzie wybicie, to wybijamy. Zobaczcie, trzy figury szybko już sobie grają. No to biorę tego hetmana, no wiadomo. Oj, no tutaj przeciwnik nie popisał się niestety. Dobra, poszło bicie. No cóż, bijemy. Jak będzie wybicie, to skoczek na G5. Tutaj opcja i jest opcja na F7. Sprawa prosta. No to na F7 oczywiście weźmiemy sobie figurę. Mamy widełki. No cóż, zauważam, że na tym etapie jest po prostu dużo podstawek, wiadomo, ale spokojnie, już niedługo, mam nadzieję, dobijemy do rankingu 1000. Tam już się te partie będą na pewno toczyły troszeczkę ciekawsze, troszkę bardziej debiutowo, może szybciej nawet, zobaczymy. Przez te progi trzeba oczywiście przejść. No i cóż, no i gramy dalej. Szach, mamy szacha, no dobra, jest poddanie się. Coś tutaj mi okej, poszło i szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Mamy Polaka, Szymon 2910. Dzień dobry Szymonie, skąd jesteś? Ciekawe, czy na czacie ktoś może napisać. Dobra, czy możesz Szymonie napisać? Dobra, skoczek na C6, D4 zagrajmy. Ciekawe, czy Szymon zagra D5. No taki skoczek C6 jest takie posunięcie. A, jest jednak róg E5. No dobra, no to ja tutaj to od razu zbiję. Jak skoczek zbije na E5, to zagramy sobie po prostu F4 i będziemy tego skoczka tutaj gonić. Hetman H4 niegroźny, bo mamy G3. Skoczek wrócił. Ok, goniec na E3 sobie zagramy. Dlatego, żeby nie wstawiać gońca na polu C5. Tak, skoczek F6. Ale to potraktujemy od razu tego skoczka ruchem E5 i skoczek ani na D5 nie może ruszyć, ani na G4. Oj! Niedobre posunięcia. Już dwie figury są tutaj na widelcu, więc jedna z nich zostanie zbita. Naprawdę w ten sposób gra przeciwnik? No dobra, zbijemy sobie gońca, nie otwieramy sobie jeszcze linii. Nie ma z tym problemu, ale skoczka weźmiemy tutaj jak najbardziej. Wprawdzie linia jest otwarta, ale są dwie figury więcej, więc tutaj obrona na pewno będzie... uda się obronić. Hetman chce wziąć na B2, taki ruch nie mogę, skoczek wchodzi, skoczek C3, wyprowadzimy skoczka, wieża E8 może przeciwnik zagrać, po wieża E8 chyba hetman, chociaż nie, bo będzie bicie i tutaj skoczek cały czas. Jednak przeciwnik nie jest zainteresowany związaniem prostym. No dobra, wychodzimy skoczkiem na F3, w razie wieża E8 zagram po prostu król F2, a następnie goniec D4, w zasadzie. No tak, tutaj muszę uważać przede wszystkim na taktykę. No to co? Myślę, że w ogóle król F2 zagramy. Zejdziemy z jakichkolwiek tutaj motywów taktycznych, jakby tego gońca ktoś nam chciał wziąć, bo tu czasem po prostu widełki grożą, jakbym hetmanem zagrał. Dobra, no to tutaj już zbieramy kolejne żniwo, goniec C5 i wieża i skoczek są atakowane. Jeżeli skoczek A6, to tutaj chętnie jeszcze wybijemy skoczka. Ja sobie zdaję sprawę, że mogą być to łatwe jeszcze rzeczy na tym etapie, ale trzeba przejść przez to. Trzeba przejść spokojnie. Każde partie tutaj przybliżają nas do tego. Biorę skoczka, nie wierzę, bo wieża i dalej jest atakowana. Za darmo skoczek, trzy figury więcej. Jeżeli goniec zbije, to odbije to pionkiem, bo jak odbije hetmanem, to hetman skakuje, tutaj daje szacha. Może tutaj mi też dać szacha, no ale przy trzech figurach więcej to mogę sobie pozwolić na mały dyskomfort. Hetman E6, cóż tu przeciwnik chce zrobić? Nie wiem, ale zbijamy sobie wieżę i goniec na D3. Wyprowadzamy kolejną figurę, myślę, że po prostu wieża E1 teraz i tam będziemy
atakować mocno. No tak, no to jest oczywiście prosta sprawa. Chociaż mogłem zastosować też taki ruch goniec H7. Tutaj skoczek, ale będzie wisiał hetman. A no, myślę, że bez znaczenia większego. No tu przeciwnik oddaje. O, od razu mat nastąpił, bo goniec stał na D3. Okej. Kolejna partia. Szukamy sobie przeciwnika. E4. 574, F4, niech będzie gambit królewski, 556. Zobaczymy, czy uda nam się w tym odcinku dojść do rankingu 600. Goniec C4, bardzo fajny ruch, mi się podoba w ogóle gambit królewski, jeżeli mogę go nie... Co? Tutaj skoczek, co to w ogóle ma być? Masakra, no to skoczek F3. Skoczek już zagrał na bandę, nie jest to dobre posunięcie. Dobra, tutaj wybijamy, cieszymy się jak najbardziej, pionek odzyskany. Co ten skoczek... Co on tutaj chce zrobić? No robimy roszadę. Może być szach, w porządku. Co? Przepraszam, ale przeciwnik gra mega, mega ostro. No zagramy D4, jak będzie wybicie, to po prostu wybicie. D4 przede wszystkim troszeczkę tutaj tego króla broni. Jakiś skoczek oczywiście na E3 może wejść, to zawsze go walniemy gońcem. Teraz plan jest taki, żeby zbić tutaj. O, zbijemy tu, on zbije tu na 100% i zagramy tak. Tak będzie, słuchajcie. Na pewno znowu będzie podstawka hetmana na jednej linii. Dokładnie tak też się dzieje. Wieża E1. Tutaj w sieć hetman został złapany, więc mamy tego hetmana. I cóż, no tak, wybicie. Szybko grają zawodnicy, ale to dobrze z jednej strony, bo... No i wyprowadźmy ostatnią figurę. Dobrze z jednej strony, że grają szybko, dlatego, że to nie będzie długo trwało, bo tutaj widzicie, te ruchy są w miarę proste. Ale niektórzy zawodnicy grają dosyć w miarę dobrze jak na ten ranking. Oj, tutaj to mat na E7. Mat w 14. Lecimy dalej. Nowa partia na 10 minut. 610 przeciwnik. E3. No to my E5. Strata tempa chyba. Oj, D5. No i przeciwnik w dwóch ruchach dał nam silne centrum, a sam zbudował sobie centrum takie nieco pasywniejsze. No i ruch E4, czyli kompletnie strata tempa, więc wybijamy, wymieniamy hetmany. W tym momencie król wybije i goniec na C5. Będę tutaj atakował z tempem pionka. Co ciekawe, można białymi zagrać też... No nie, tak nie wolno. No znowu C6. Znowu ten motyw C6. Ta figura musi szybko uciekać. Biorę na czysto pionka. Dają pionki, trzeba brać. Okej, tutaj mogę dać jeszcze sprytnego szacha, bo jak goniec się zasłoni, to wtedy zbijemy tu. A jak odejdzie król, dokładnie, zbijamy skoczka. Jak odejdzie król, to po prostu odejdzie król. Skoczek F6, szybciutko na pionka. Wieża. Dobra, skoczek D7 bronimy. Pewnie będzie wybicie, znając życie. No właśnie, zawodnicy na tym etapie, jak widzą bicie, to biją. Tutaj zrobimy sobie długą roszadę. Król zagra pewnie tam. Damy mu szachę, ewentualnie goniec. Nie, zagramy gońcem na D4, żeby spróbować zbić skoczka i zbić tutaj kolejnego pionka. Król C1? Albo goniec D3. Dobra, goniec na D4, żeby wziąć skoczka i potem pionka na E4. Szach nastąpił, mogę zbić, ale nie muszę. Król C7. Zagrajmy ze swoim planem. Szybko król ucieka. Dobra, wieża się poruszyła. No niestety nie mam motywu bicia. Potem tu, bo skoczek broni. No cóż, no to trzeba grać swoje. Zbijemy skoczka i po prostu weźmiemy tutaj. Albo wymienimy wieżę. O, wymienimy sobie teraz wieżę. I weźmiemy sobie pionka na E4. Dwa pionki więcej, zepsute piony tutaj zdublowane. To gwarantuje na pewno lepszą pozycję czarnych. O, trzeci pionek z szachem. Trzeba z tego korzystać, jeżeli jest okazja. Dobrze, i teraz co zagramy? Tego gońca złapię jakoś? Spróbuję go złapać grając G6 i F5. Założę się, że wieżą się poruszy. Tak jakoś czuję. Albo pionek jeszcze gorzej. No dobra, gramy sobie F5. Goniec jest zdobyty. No i kwestia prostej oczywiście realizacji. No to tutaj po prostu skoczek. Jeżeli C4, to zagram mu posunięcie E4, bo tutaj skoczek jeszcze broni tych pól i wykorzystam te
okazję. O, to damy szacha. Król pójdzie na h4 pod siatki matowe. Poszedł pod siatki matowe. Tylko jak tu dać mu mata? Czekajcie. Ten skoczek jak zagra tutaj. Dobra, zagramy skoczkiem tu. Jakby nie było pionka, to byłby mat. Okej. No dobra, to mata nie będzie, po prostu wymieniamy. Tutaj na siłę mata też nie wyrzeźbimy. No w tym momencie wezmę nawet tutaj pionka, to już bez znaczenia. Pionki dochodzące, broniące się F4. Jak zbije, to pionek maszeruje. A jak nie, to pójdę sobie tędy. Królem wezmę tego pionka za chwilę. No pewnie będzie grał zawodnik do końca. A H5 sobie podciągniemy, chociaż nie było potrzeby, bo można tutaj było zagrać naprawdę wszystko. Ok, no to pionek E2 już od razu ucieka. Hop. Szach, król zbije i podejdziemy królem, żeby przeciwnika tutaj zamatować. Hop. I w następnym ruchu mat. No dobra, lecimy dalej z kolejnym przeciwnikiem. Ale już ciekawe jest to, że nie dają mi tutaj zawodnicy szewczyka. Znaczy nie próbują dawać szewczyka, ale zagramy E5, zobaczymy, co się stanie. Czy wyjdzie hetman na początku? Czy wyjdzie hetman? Mam nadzieję, że nie. A, wyszedł hetman, no słuchajcie, jakbym zgadł. No skoczek C6, oczywiście bronimy tutaj pionka, goniec na C4 i G6. Standardowa obrona, którą już tutaj znamy bardzo dobrze. Hetman zagra na F3, będzie atakował, znowu na F7, skoczek F6, czyli wyprowadzenie lekkich figur, sposób naturalny, prosty, bezproblemowy. Jeszcze taki ruch oczywiście można tam próbować. Kiedyś za dzieciaka widziałem właśnie, jak jakiś szachowy mistrz, już niestety nie pamiętam, kto to był, tłumaczył te schematy w telewizji, słuchajcie, w telewizji. Dobra, tutaj przeciwnik chce zagrać tak. To myślę, że skoczkiem zaatakujemy hetmana, żeby nie było już tutaj groźby na F7. Zobaczymy, gdzie hetman odejdzie. Jeżeli tutaj, no to trzask i po hetmanie. I partia może trwać 6 ruchów. A jeżeli nie, to albo jeden pionek poleci, albo drugi. Jeszcze mam oczywiście w planach zagranie gońcem i zrobienia roszady. To jest najważniejszy nawyk, uważam. Wtedy już spokojnie możemy próbować przechodzić do jakiejś takiej ostrej gry. Takiej, powiedzmy, już na spokojnie możemy sobie działać na szachownicy. Dobra, przeciwnik tutaj ruszył, ale tutaj mnie kusi wzięcie oczywiście pionka. No wezmę tego pionka. Nawet nie jest pokusa, to jest proste zagranie, trzeba brać jak dają. Szczególnie, że białe po prostu, zobaczcie, wyszły hetmanem. Potańczyły, potańczyły i wrócił hetmanem na swoje miejsce. Nic szczególnego się tutaj nie zadziałało. Nie zadziało, przepraszam. Oj, te wakacje, wakacje rozleniwiają troszeczkę. I już człowiek nie wie, co mówi. No dobra. W ogóle chyba takiego speedruna trzeba będzie uruchomić na żywo, coś mi się wydaje. Na Twitchu możliwe, że któregoś dnia odpalę. Oczywiście nagrywka będzie, ale odpalić warto. Dobra, teraz ja się zabawię szewczyka i zagramy hetmanem na H4. Ale to jest uzasadnione, bo tutaj jest słaby skoczek, a głównie chcę skoczka zbić, który broni pionka F2. Jeszcze nie mogę zbić na F2, ale się już na to powoli czaję. Mogę też tak spróbować zaatakować od razu gońca, żeby gońcem tutaj wybić stępem. Dobra, przeciwnik. No tak, no to bijemy skoczka po prostu. Jakieś tutaj już są siatki matowe bardzo poważne. Jeżeli pionek się poruszy, to dajemy szacha, bierze się zasłania, dajemy mata. Niby to jest wszystko takie proste, słuchajcie, ale jak się gra, to też dobry trening jest, żeby sobie to uzmysłowić, popatrzeć, no właśnie, i przewidzieć ruchy przeciwnika. Niby, że nawet jeżeli to jest bardzo proste. Bo, znaczy, dla mnie to jest oczywiście bardzo, bardzo proste, ale jak wygracie, drodzy widzowie, no to też to jest takie fajne przewidywanie. Jeszcze jak wchodzi, przewidujemy ruchy, jeszcze wchodzi. 576, mamy 581. Dobra, spróbujemy jakieś ostre tutaj zagrać. Obronę skandynawską niech będzie. F4! Łe, to dają pionki za darmo. W drugim ruchu, no to w przelocie bijemy. No to bijemy. Goniec pewnie zbije. No i tutaj po tym wybiciu trzeba będzie po prostu wyjść z skoczkami.
Może hetman zbije w ogóle? No pionkiem to by było najgorsze, bo rozszczepia się pionek tutaj ze swoją. No dobra, hetmanem. Wymiana hetmanów. Okej. Czarnymi jesteśmy tutaj bardzo, bardzo zadowoleni. Mamy pionka więcej, prostą grę, żadnych słabości. I to trzeba uszanować. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej pozycji. Łe! Bierzemy piony, panie kolego. Jeszcze w ogóle jak skoczek wyjdzie, to będzie śmiech na sali. No nie wyszedł, ale zagramy tak, żeby jednak tego skoczka tutaj nie wpuścić na F3. Gońca stąd nic nam już nie wygoni. Szybki skoczek, bo jak wejdzie skoczek na B5 z opcją tutaj, no to zrobimy sobie długą roszadę po prostu. Za moment E6, może E5, a nawet tak. Dobra, długa roszada, oczywiście bicie tutaj mi nie grozi, znaczy grozi. Znaczy to nie jest groźba według mnie, nawet jak mi pionki tutaj złączy. Dobrze. Myślę, że może tak zagrać. Teraz zagrajmy tutaj. Z opcją zbicia, z opcją taką. Wieża może tutaj zagrać. Zawsze goniec fajnie pilnuje. A jak wymieni, to po prostu wybijemy i tyle. Tak sobie też myślałem, czy tym pionkiem jednak nie ruszyć, ale jak jest konkret, to jest konkret. No i zobaczcie, udało się. Bijemy. W ogóle zastanawiam się, czy nie zbić gońca mimo wszystko, a nie brać tej jakości. To może troszkę ułatwić sprawę. To znaczy tak, na pewno wzięcie wieży będzie spoko, ale... Oj, poddał przeciwnik. No nic, no dobra. Chodzi o to, że jakbym wziął tego gońca, łatwiej by się po prostu grało czarnymi, bo gram sobie E6, wyprowadzam tu gońca. A dwa pionki więcej... I tak gwarantują ogromną przewagę. 620, E4 lecimy. I mamy tutaj, no to co, skoczkiem może tym razem. Potem D4, no takie chyba najbardziej ostre rzeczy, czyli... Ojejku, aż razi w oczy, słuchajcie, takie ruchy rażą w oczy. I teraz tak, czy bić pionkę on zagra tu? Czy nie bić? No bić, no jak dają, to biorę. Oczywiście hetman pójdzie na e7 ewentualnie, to zagramy sobie d4. Jak on d6, to ja tak, on mi zbije pionkę na 4, jak goniec e2 zrobię roszadę i mam szybki rozwój wieżą na e1, skoczkiem na c3. Chodzi o to, że jak hetman będzie w centrum, łatwiej będzie go atakować. No dobra, wracamy sobie skoczkiem. Okej, no widzę, że szewczyk chce być zrobiony. Idziemy d4, żeby ten goniec miał tutaj opcję w razie. Skoczek c3, pionek więcej, cieszymy się wszyscy. Nie wiem, czy przeciwnik... O, mogłem po prostu zbić, nie zbiłem. To już teraz zagrałem troszeczkę za szybko, ale to też jest dobrze wszystko. Hetman f5, no tak, zobaczcie, goniec d3. Znowu męczę tego hetmana. Przeciwnicy grają tym hetmanem za szybko, za często, za dużo razy. W ogóle bez sensu. No to roszada. Goniec na g4 może być zagrane. Taki ruch prawdopodobnie będzie. To wtedy goniec e2. A nawet tak, zobaczcie, co ciekawe. Dobra, myślę, że wyprowadzę po prostu gońca. Poczekam, aż on mi zbije. Nie chciałem brać tego skoczka. Po prostu, bo nie chciałem, ale można by było bez problemu tego skoczka wziąć. Goniec na F4, zawsze tutaj się bronię. Tak, hetmanem, elegancko. Jak hetman mnie zaatakuje, to w ogóle bardzo dziwne posunięcie będzie, no, nie mające sensu żadnego. Wtedy po prostu goniec G3. I za każdym razem zobaczcie, że zwróćmy uwagę na to, że przeciwnik jest dalej nie rozwinięty figurowo. Tak się zastanawiam, czy mogę hetmana jakoś zdobyć. Nie, no zagramy wieżą tutaj, żeby zagrać e6. I jak już mam wszystkie figury w grze, no to będę chciał już atakować. Czy goniec zbije skoczka na c3? Może to zrobić. Ale my się z tego faktu będziemy cieszyli. Rzecz jasna. I lecimy zaraz. O, w ten sposób zostało zagrane. To ciekawe. Dobra, zagramy i tak E6. Tu się otwiera goniec do jakiejś aktywnej gry. Mimo wszystko. Dobrze, wieża zbija. Zawsze zdwoję sobie tutaj wieżę. Czy skoczek F6 nastąpi? Jestem ciekawy. Aha, tutaj widzę bardzo fajny motyw. Wieża C6, bicie i hetman bije z szachem i ten król ma ogromne problemy.
Oj, będą ogromne, ogromne problemy. Mam nadzieję. Wieża D6. No niestety, goniec bije na D6. Przeciwnik na pewno nie zauważył tego. No cóż, trzeba to wykorzystać. Ale już z rankingu 400, za chwilę będziemy mieli ranking 600. Spokojnie, zaraz ten ranking urośnie, będzie dobrze. Partie będą pewnie troszeczkę ciekawsze, ale myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie w tych rankingach. Przeciwnik chce dać mi mata na H2. Pozwolę mu to zbić hetmanem, bo mam skoczka, więc zagram sobie jakiś taki ruch. Taki ruch, na przykład taki. Ciekawy jestem, czy zbije hetmanem. Tak na próbę. Nie zbił, widział. No dobra, zagramy te H3. I teraz zastanawiam się po odejściu skoczkiem. Jakoś wieża E7 chyba, ale spryciula. No dobra, hetman E2. Musiałem odejść. Skoczek musi odejść. No i cóż, możemy nawet go odpędzić teraz. Znowu zapędzając go na pasywną pozycję. No to tak zrobimy. No teraz to chyba zrobimy tak, że jak skoczek zagra tu, to zbije tu, tu i po prostu odbije tam, żeby troszeczkę namieszać w pozycji. Myślę, że to będzie ok. Tak zrobimy. Motyw taktyczny oddaje jakość za pionka, czyli wieżę, za skoczka i za pionka. No i teraz jak król B8 na przykład, to wieża, a jednak nie, no to bijemy pionka z szachem. Król D6 prawdopodobnie i tu będzie mat na E7. Dobra, lecimy dalej z kolejnym przeciwnikiem. 619, 598. Dobra. Partia o wejście na kolejny próg. Lecimy, lecimy, lecimy. Mój drogi przeciwniku. E4. E5. Czy będzie szewczyk? Będzie. Będzie próba. Znowu szewczyka. Masakra. Skoczek F6. Z jednej strony to dobrze dla celów treningowych. No. No wiadomo, wiadomo. A zagram tak od razu. Niech się męczy. Niech się męczy. Znowu wróci tutaj i znowu wezmę pionkę. Tyle w temacie. A jednak zagrał inaczej. To trochę lepiej, trochę lepiej, trochę lepiej. A zamieszajmy troszeczkę w kotle. Zagrajmy pionkiem. Jeżeli bije pionek, to goniec F5. Jeżeli bije tutaj, to bijemy oczywiście i goniec F5 i na C2 za chwilę wskakujemy. Skoczkiem. Straty materialne. Nie do uniknięcia. No i mamy to za chwilę. Hop. Już można było chyba jeszcze B5 wrzucić taki ruch, ale może bez większego znaczenia tak naprawdę. Okej, zagrajmy sobie gońcem. Tutaj przeciwnik przytrzymał tego skoczka, nie chce mi wypuścić, ale ja nie muszę nawet się starać o to, żeby tego skoczka stamtąd wydostać, gdyż nawet jak go stracę, to pozycja będzie zadowalająca. No to F6, dlatego że jest jakoś więcej, jak stracę tego skoczka, nadal, a w tym momencie jest oczywiście wieża więcej. No to teraz co, robimy sobie roszadę i teraz pokombinujmy. Tutaj może trzasnąć, może tak, może nie, może tutaj zagrać B5, po wybiciu wieżę otworzyć. Dlaczego by nie? Dobrze. Chwila zadumy. Chwila ciszy.
Też się przyda do tego mojego ględzenia. No i cóż, panie kolego? Cóż, panie kolego, tutaj zrobisz teraz? Właśnie, zobaczcie, bo jak ważna jest współpraca figur, jak ważna jest zrobiona roszada, ważny jest rozwój figur, a to wszystko jest porozstrzelane, chaotyczne. Nie wygląda to dobrze, a smakuje pewnie jeszcze gorzej. Także dobrze wszystko tak fajnie doprawić, zadbać o to, żeby było świeże. Trochę nawiązuje do jedzenia, ale to wszystko ma ze sobą dużo wspólnego. Hetman E8 zagram, dlatego że chcę dać tu szacha i wziąć gońca. Tyle, że po tym ruchu nie wezmę gońca, ale i tak dam szacha. Już będę go straszył. Tu muszę też uważać na to związanie, chociaż ono jest banalne. Tutaj wtrącimy sobie szacha. I jak król gdziekolwiek pójdzie, to po prostu wezmę chyba gońcem. Nawet jak tutaj da mi szacha, to odejdę królem. Tu się wszystko trzyma. Ósma linia się dobrze trzyma, wieże dobrze działają, gońce dobrze działają. No cóż, przeciwnik myśli. No to co? Hop. Taki ruch oczywiście. Ciekawe, czy zagra D6. Czy dostrzeże taki szach z odsłony. Zobaczymy, zobaczymy, czy będzie D6. Jest D6. No to uciekamy sobie królem, jak wybicie, to w ogóle wybije gońcem, dam mu tutaj taką podpuchę małą. Wbije to wieża C8. I hetman będzie miał problem. Dobra, wybijemy. Zobaczymy, czy skusi się szybciutko na bicie. Może się i nie skusi. A ten skoczek, kiedy on zostanie wyprowadzony? Może dzisiaj nigdy. No właśnie, bierze C8. Złapał się w pułapkę, mój przeciwnik. I za chwilę wskoczymy, słuchajcie, na próg 600, rankingu 600. No tutaj to oczywiście wtrącenie z szachem. Widzimy, że też atakuje mi hetmana. No to co, zbieramy sobie gońca, potem grozimy wybiciem. Wiem, wygląda trochę to jak znęcanie się, ale to mi nie sprawia to przyjemności żadnej. Ja tego nie robię dla siebie. Tylko tak przy okazji, wiesz, wiecie, mówię, wiesz, jakbym gadał z kolegą. Pokazuje to po to, żeby każdy, mówię, każdy jest na jakimś poziomie i może zerknąć, jak nie należy grać, a jak należy próbować grać. Na pewno takie rzeczy uczą, no, to zależy wszystko właśnie od poziomu, ale spokojnie, wszystko po kolei będzie ranking 1000, 1500 i tak dalej. Wszystko tutaj będzie. Nawet pokuszę się o zbicie skoczka, już mam taką dużą przewagę, że spokojnie mogę to uczynić. Jak zbije skoczek, bierze C8, zwiążemy znowu skoczka, ale trzeba pamiętać na przykład w takich pozycjach o słabej ósmej linii, bo jak wyskoczy wieża na E1, a ja tam odejdę wieżą i jak mi zasadzi mata na E8, to będzie lament. No właśnie, trzeba uważać na takie rzeczy. Tutaj oczywiście przy tak dużej przewadze spokojnie sobie nawet mogę wieżą zbić skoczka, bez żadnego problemu. Okej, okay, no zagram wieżą na C8 nadal. Już mogłem też zbić pionkę na D3 oczywiście. Wszystko można było tu zagrać. Ale po związaniu teraz istnieje opcja Hetman E2, Hetman C2. Skoczek nie może zbić, wiadomo. Że już jest jakiś plan na danie przeciwnikowi mata. I myśli, i myśli, i myśli. No, trzeba myśleć. Nawet w pozycjach przegranych to zawsze coś tam daje. Trzeba dbać o higienę umysłu. Szachy są do tego świetnym narzędziem. A do tego, jak jeszcze podniesiemy sobie troszkę poziom,
na taką czwartą, trzecią kategorię, może drugą, to w ogóle jest fajnie, bo się bardziej te szachy zaczyna rozumieć i sprawia to wielką frajdę. Początki są zawsze takie trudne, chociaż są osoby, które, no powiedzmy, grają na poziomie piątej kategorii, takiego naprawdę początkującego gracza i mają z tego wielką frajdę i też szanuję. To dla każdego coś dobrego, jeśli chodzi o szachy. No cóż, przeciwnik myśli. Myśli, zastanawia się i ciągle tutaj duma, jakby tutaj ograć czarne. No, jakaś szansa teoretyczna jest tutaj, żeby wejść tam. Ale to wszystko widzimy. No właśnie, słuchajcie, jakby słyszał. Wiecie co? Ja chyba w tej sytuacji zrobię sobie lufcik, bo już naprawdę. Chociaż nie, no nie ma takiej potrzeby. Zbijemy tutaj gońcem. Wieża broni. No nie ma takiej potrzeby, więc nie muszę. Ale czasem jak ktoś zapomni, to jednak tutaj maty mogą grozić. Oj, trzeba uważać. Jeszcze jak myszka się omsknie, no to tym bardziej. Dobra, król zagrał, to zagramy sobie hetmanem do centrum. I z tym gońcem za chwilę z odsłony, jak uciekniemy, to będą tutaj groźne rzeczy się działy. O, skoczka mi wziął. To tego nie zauważyłem. No dobra, goniec F5, żeby on był bardziej mobilny też tutaj, w razie czego, żeby atakował króla. Król C1, to bijemy tu i mat. No szacha mamy, panie kolego, szacha mamy. Uciekamy. Nie ma co myśleć, trzeba uciekać. Okej, no to kolejny szach. Dobra, myślę, jak tutaj zamatować. Dobra, zbijemy skoczka. Damy szacha, bo jak zagra tu, to zbijamy i bierzemy wieżę. Tak też się dzieje. Chociaż bardziej mnie kusi, żeby dać mata. Jak on pójdzie tutaj, to tak zbije. Nie, mata nie ma. Ale jak zagram. Jak zagram tak, też mata nie ma. Szukam siatki matowej. Dobra, wezmę tą wieżę, już w sumie nie będę kombinował. Nie ma co za dużo myśleć. Tutaj zagra. Teraz trzeba go jakoś ograniczyć. Ograniczymy go tutaj w ten sposób. Dobra, podejdę królem. Jak się uda tutaj królem podejść, to jest mat na końcu, ale odpycha się tutaj mocno. Dobra, pionek do góry. Jakieś tam są opcje. A w ogóle pionki mogą też maszerować do góry. Ok, gramy tutaj. Pewnie zbije. Dobra, królem podchodzimy. Tak. I tak pioneczkiem trzeba będzie tutaj próbować dać mata. Może tak. I teraz będzie groził mat. Tak, jest mat nieuchronny nawet po takim zagraniu. H6. Właśnie, w tej sytuacji. Mat w dwóch posunięciach. Gramy H6. I jest mat. Dobra, dzięki za dzisiaj. 606. Powoli do przodu. Do zobaczenia następnym razem.